Robienie takich rzeczy małych powoduje, że człowiek ma trochę poczucia, że jakiejś sprawczości i ta beznadzieja i bezradność wobec tych wielkich rzeczy i dobrych i złych jest łatwiejsza do zniesienia. To są wciąż miejsca, które działają jak naturalne gąbki i one po prostu naturalnie retencjonują wodę, zatrzymują ją w przypadku nagłych opadów, no ale też są klimatyzatorem, oczyszczaczem powietrza dookoła. Ja na tą rzekę trafiłem w 2020 roku, w pandemii, i potem przyszła jesień 2020 roku. Najpierw przyszli siepacze z siekierami i piłami, a potem przyjechała koparka. Rozkopała koryto rzeki na połowie długości. Rzeka ma 16 km, 8 km koryta było przekopane. Wszystkie tamy bobrowe zostały zniszczone. Całe otoczenie rzeki, bo na 6 metrów od koryta rzeki była po prostu czarna, zaorana ziemia. Nie wiem dokładnie, nie wiemy, nikt nie wie, co się stało z tymi bobrami, które tutaj były, bo równie dobrze mogły zostać pogrzebane gdzieś pod zwałami tej ziemi. Ja przyszedłem tutaj, jeszcze fotografowałem rzekę w stanie dzikim świt wcześniej, w niedzielę 19 października, i już potem nigdy takich zdjęć nikt tutaj nie zrobił. Robiłem ostatnie zdjęcia i wcale się tym nie szczycę, wręcz przeciwnie, jest mi z tego powodu cholernie smutno. Od ponad 4 lat rzeka Mała jest pozostawiona w spokoju, czyli renaturyzuje się w sposób zupełnie naturalny, bez ingerencji człowieka, tylko i wyłącznie pod dyktando bobrów. No i niewielkie moje. Społeczeństwo polskie sobie przypomina w pewnym sensie o tym, że co z tą wodą i gdzie ona znika, skąd jest ta susza. I bardzo dużo osób się zaczęło do nas zgłaszać z prośbą o pomoc. I to jest bardzo ciekawe, bo to było takie naprawdę poruszenie różnych osób z bardzo różnych miejsc, środowisk, z całego kraju, które po prostu dzwoniły do nas, pisały maile i opowiadały o swoich właśnie małych jakichś torfowiskach, bo gdzieś przeczytały artykuł w gazecie, usłyszały audycję. I później osoby się do nas odzywały, że ojejku, to powiedzcie, pomóżcie, jak my to możemy zrobić, bo my tu mamy taką rzeczkę, a tutaj jest właśnie takie małe bagienko i ono zawsze było mokre, a teraz nagle wyschło. I co my możemy zrobić, nie? Albo tutaj chcą nam wybudować jakąś inwestycję, chcą nam zrobić drogę, a my nie chcemy, bo my wiemy, że ta woda jest ważna. Więc też jakby zmieniła się świadomość bardzo społeczna. I tak naprawdę wokół tego się też stworzyła społeczność. Chcemy pracować z konkretnymi opiekunami czy opiekunkami tych mokradeł, dlatego że to są osoby, które właśnie się troszczą o te miejsca. I to one wkładają całą tą energię w to, żeby je chronić, żeby o nich opowiadać, żeby się nimi dzielić, żeby o nie dbać. I to było dla nas bardzo ważne. No oczywiście ja bym chciała powiedzieć, że jest tak, że we wszystkich tych przypadkach udało nam się, wiecie, zrenaturyzować rzeki, ochronić mokradła, zatrzymać inwestycje, ale nie mogę tego powiedzieć, bo nie jest tak, że we wszystkich tych miejscach się udało. Chociaż rzeczywiście w, myślę, połowie mniej więcej przypadków jest tak, że na przykład w Siemichoczach udało się zatrzymać fermę kurzą, która miała powstać na tych łąkach. Pomimo, że z natury jestem optymistą, to myślę też o tym, że strasznie trudno być optymistą w obliczu czegoś takiego, szczególnie jak się jest tego bardzo blisko i się to kocha, bo ja to miejsce po prostu kocham. Jestem tutaj prawie codziennie. To takie miejsca trzeba właśnie chronić. To tylko takie skrawki nam już zostały. Ale innych nie będzie.
dla nas z Olą to nie ma różnicy, do czego wyjeżdżamy. Czy to jest pożar, czy to jest wypadek, czy nie wiem, czy to jest nawet zdjęcie kota z dachu, czy jakieś szerszenie, czy osy. Dla nas to nie ma różnicy. Jak syrena wyje, to wyjeżdżamy. Według mnie jest to super, że można po prostu pomagać innym ludziom, chociażby w taki właśnie społeczny sposób, jak tutaj w OSP. Super później dostawać po prostu wiadomość, że jest jakaś akcja, no i że mogę na nią jechać, więc po prostu zbieram się raz, dwa, no i jadę z nimi pomóc. Sprawdza, czy pomieści się klatka piersiowa. Oddycha. No, klatka piersiowa, druga rzecz. Oddech na policzku. Moim marzeniem jest bycie kiedyś strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej i ratować innych ludzi w potrzebie. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Jakie są objawy, czy się dobrze oddycha, czy źle? Rozumiem, się musimy o wszystko zapytać. Symptomy. A? Alergie. Czy jest pani na coś uczulona? Bo na przykład co? Na co może być uczulona? Babcia przyniosła ciasteczka orzechowe, nie? Pani nie wiedziała, że są orzechy i sobie zjadła ciasteczko, tak? Może to być od tego? Tak. Może być od tego, nie? Przygotowują nas, żebyśmy zostali w przyszłości strażakami i żebyśmy byli odważni, żebyśmy się nie bali podejść do kogoś rannego. Była pierwszą kobietą w Jocie, która wyjeżdża do akcji. Jak ja zrobiłam te kursy, to tak jakby ja urosłam w oczach tych dzieci. Była zbiórka, syrena zawyła, pani Ewa zebrała się i pojechała. I dla nich to było takie, wow, pani Ewa też może. I zupełnie inne spojrzenie, nie że strażak, tylko mężczyzna. Jak ja robiłam kursy, to ja byłam chyba jedyną osobą na kursie kobietą. No sama ta nasza wygrana, w sumie taka wioska, 1400 mieszkańców, najmniejsza miejscowość w gminie i taki ogólnopolski sukces. To było dla nas takie w ogóle wow, spełnienie marzeń. Przez to, że ta nasza drużyna jest najlepsza w kraju. Obecnie pełnimy funkcję członka honorowego zarządu głównego ZOSPRP. To jest takie niesamowite wyróżnienie. A myśmy po prostu przeskoczyły z tej niszy na samą górę. Można. Nieważne, czy się jest z dużego miasta, czy z takiej maleńkiej wioski, że jak się ma jakiś konkretny cel, to można go osiągnąć. I to dzieci też tak to, dzieci to widzą, że jak się chce, to można. Liderzy OSP to były spotkania chyba dwa razy do roku. Mieliśmy wiele pomysłów, u nas w jednostce wykorzystali i to było takie jakby wiatr w żagle, że można i to było naprawdę super spotkania. To jest świetna sprawa, bo to spotykali się opiekunowie z całej Polski i każdy coś ciekawego opowiedział o swojej działalności i w ogóle mamy taką grupę, utworzyła się taka grupa na Facebooku. Jak ktoś ma problem, to między sobą piszemy. Ktoś coś potrzebuje, super sprawa i to, że się poznaliśmy, no kapitalnie, 50 osób z całej Polski, dosłownie z całej Polski. A ja nie popuszczam, zawsze do tej akcji chcę jechać i raz się spotkałam, że ciężka akcja ma być, to nie pojedziesz. Mówię, takiego, ja byłam pierwsza, to ty nie pojedziesz, kochany, no nie? Działałyśmy lokalnie, ale jak uruchomiłyśmy taki punkt kontaktowy, który miał być tylko dla lokalnych kobiet, zaczęły do nas dzwonić kobiety z całego województwa.
Dlatego taka też powstała inicjatywa, żeby rozszerzyć tą swoją działalność. Zgłaszały się do nas kobiety z różnymi problemami. Stop! Nie! Ja w ogóle, no tak, ja jestem tutaj dlatego, że to są kobiety. Po prostu. Żeby ci się po prostu nie... Bo jakbym... Myślę, że kobiety są nie do zatrzymania. Jeśli uwierzą w swoją moc. Prawej, jakbym lewą, to po prostu mogłabym, wiesz, ją... No w ogóle, no to tak, nazywają mnie feministką, ale kiedyś mówiłam, że nie, nie jestem ja feministką. Ale jeśli to jest niezgadzanie się na traktowanie kobiet przedmiotowo, tak, to jestem feministką. To, co dowiedziałam się w wieku 40 lat, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że miałam amnezję dziecięcą i że byłam na tak ogromnym wyparciu, żeby nie czuć, żeby nie bolało, że zawalił się znowu mój świat. Idę do kobiet, które wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Wiedzą, że mój mąż nie jest w stanie mnie zrozumieć, że moje dzieci nie są w stanie mnie zrozumieć. A ty jesteś w stanie mnie zrozumieć, bo też przeszłaś przez coś takiego. Byłam w takiej niezgodności z tym, czego się dowiedziałam. Zaczęłam poszukiwania. Poszukiwania właśnie ludzi, kobiet, miejsc, które rzeczywiście potwierdzą, czy to, że amnezja dziecięca to jest prawda. I chodząc na te spotkania z kobietami, ja miałam wsparcie tego typu, że ja dowiadywałam się, wow, ty też? Tobie też najbliższa osoba zrobiła krzywdę? Ale też zaczęłam zauważać, że pomagam tym innym, bo tworzymy taką grupę wsparcia. I na drugi dzień dostaję takiego SMS-a, dziękuję, że o tym powiedziałaś. Dziękuję, że nie jestem jedna. Dziękuję, że chcesz żyć. To ja pozwalam na to, żeby ona wyrzuciła to, co w sobie ma. Bo to ja zaczynam opowiadać o moim doświadczeniu, o tym, co mi się wydarzyło. Jak ja zaczynam o tym opowiadać, to ja daję przestrzeń dla reszty. I po 2 godzinach ona mi mówi, dziękuję, że zaczęłaś o tym mówić, bo ja nigdy w życiu bym tego nie powiedziała, bo ja powiedziałam to raz mojej mamie czy mojej babci i zostałam wyklęta. Może dużo więcej, niż bym chciała. Mam wrażenie, że słyszy moje myśli i widzi kroki, których jeszcze nie przeszłam. Nie umiem z niego wyjść i wiem, że już z niego nie wrócę. Messages by people in the forest or people who are asking for help, they usually write long messages, but then somebody who
is working in a group like ours, they would condense those messages in one sentence saying man, woman, age, needs, this, this and that. I thought that was kind of reflects the reality of how we work. Vienkārši tieši vietas, mežā 5 dienas bez ēdiena un ūdens. Viņš ir ļoti tuvu ceļam. Ar viņu ir sarežģīta komunikācija. Viņam nav plāna. Nasza grupa Strefa Wolnosłowa, to czym się zajmujemy na co dzień, to jest właśnie tworzenie teatru z osobami migranckimi na podstawie historii osób migranckich. Bezpośrednią taką inspiracją właśnie były doświadczenia osób pomagających, osób w drodze z pogranicza polsko-białoruskiego. Żeby nie musiał już nigdy iść przez las, żeby nikt nie szczuł go psami, żeby mógł dalej grać w piłkę, żeby mógł dalej studiować. Żeby nie musiał spać w rzece. Spektakl staramy się zawsze pokazywać właśnie w takiej formie, że najpierw jest to wydarzenie artystyczne, a później spotkanie z osobami aktywistycznie zaangażowanymi na co dzień w działania pomocowe. Chcemy, żeby publiczność wyszła z teatru nie tylko z takim jakby doświadczeniem, przeżyciem, uświadomieniem sobie tego, co się dzieje na granicy, ale też, żeby dostała trochę informacji a propos tego, jak aktualnie wygląda sytuacja. W momencie, kiedy przychodzi prośba o pomoc, pakujemy rzeczy, zabieramy jedzenie, picie, ciepłe ubrania, buty, śpiwory, w zależności od tego, czego ludzie potrzebują. I wychodzimy do lasu, żeby te osoby, które utknęły w lesie i ciężko jest im sobie poradzić, żeby je wesprzeć, pomóc im przetrwać w tym lesie. Ten spektakl to jest taka sytuacja, w której wiem, że mogę sobie już pozwolić na takie rozprężenie i właśnie dać upust tym emocjom, które czasem bywają dosyć trudne. To jest bardzo trudne. Dotrzeć do kogoś w lesie, widzieć w jakiej jest sytuacji, mieć takie poczucie, że najbardziej chciałoby się taką osobę zabrać do domu albo w jakieś inne bezpieczne miejsce i zapewnić jej długotrwałe, stabilne bezpieczeństwo. No a to jest coś, czego nie możemy zrobić. Myślę, że sam spektakl jako forma artystyczna opowiada o czymś, ale też rozmowy są o tyle ważne, że o ile w Polsce ten temat jakoś funkcjonuje jeszcze w przestrzeni medialnej, no to z tego, co słyszymy w Litwie i w Łotwie, ten temat właściwie nie istnieje. The one person in the audience was the head of detention center, so the closed camp. He just saw the play, he didn't stay for the discussion and one activist took a look at him because they know each other, a Latvian activist. He looked at him in this border guard. He just kind of looked down and said sort of like, oh, hello, 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 like, but didn't start any conversation. So in a way, it's great that he came, but in another way, he didn't seem ready to say, no, it's not like that. As we do now with the difficult parts, with the 22nd of July story, with all the emotions, with the horror, all these things. And if we stopped there, if this was just a place for that, it would be very difficult to be here. It would be very difficult to work here. It would be a very different place than what it is today. Because now, with you, as with everyone here, we start on the thing that, you know, to work further. What do we do about all these things? Why, you know, these things could happen here, they happen here for a reason. How do we respond to that?
we respond by we rebuilt, we came back to the island, but we also respond by inviting all these people that come here to work on issues like, you know, democracy, human rights, you know, difficult societal questions, all the things that you are working with. And to use this place where something horrific like that happened to make something good. And in that way also take the island back from the terrorists. And this is our way of interpreting how to prevent terror, how to prevent extremism, how to fight radicalization, all these big words and difficult tasks. It's important for us not to, especially as time goes on, not to reduce what happened here to something, to reduce it, you know. It was a very brutal, horrible killing of children on purpose, with a specific purpose. It wasn't just an accident, something that happened. It wasn't, you know, which with time it's easier to talk about it like that. And part of what we do here is to make sure that we speak truthfully and real about what happened. W momencie, kiedy ktoś ma dość zdecydowane, żeby nie powiedzieć radykalne poglądy w ramach swojego pakietu, to bardzo trudno jest z tego wyjść. Przyjechałam z tym, żeby zobaczyć, jak się tu pracuje, żeby tego doświadczyć, tego sposobu pracy, trochę zobaczyć narzędzia, jak pracować właśnie z chłopakami, żeby się nie radykalizowali. Nie wskazywanie, że źle robisz, ale wysłuchanie ciebie i zaproszenie do współtworzenia tego dialogu. Przyjechałam tutaj się czegoś dowiedzieć, może też mieć jakąś nadzieję i wydaje mi się, że to miejsce daje mi taką nadzieję, że może się wydarzyć coś strasznego i można na tym zbudować coś wspaniałego i nauczyć się po prostu przeciwdziałania temu, żeby takie rzeczy się nie powtarzały. Dobrze, że się w nie mieszczę. Tak z docisku. W Polsce w międzywojniu dziewczyny w kawiarni, pytając się o kostkę cukru, podrywały się. Właśnie się zastanawiam, czy to reperować, czy zostawić to w, no bo już po prostu trochę sami pojeździło po Polsce, więc się złamało. To znaczy, że żyje ten projekt. No zaczęłam od wąsa. No, wąs jest atrybutem Drag Kinga. Drag Kinga, czyli takiej postaci, która performuje męskość. W historii jest tego dużo, są takie, które na scenie to robiły, a oprócz tego też w życiu ukrywały się, innej tożsamości niż kobieca, która była bardzo ograniczająca. Love, czyli lesbijskie archiwum wirtualne, które oczywiście wynika z tego, co stało się w pewnym momencie taką ideą fix tęczowej społeczności, że trzeba zapisywać historię, herstorię, queerstorię. No a my bardzo chcemy zapisywać lesstorię, która się różni od gejstorii na przykład.
różni się, bo jest opowieścią o doświadczeniu kobiecości, która jest trudna zarówno w heteroświecie, jak i w homoświecie. Jak ja znalazłam się w tej społeczności 15 lat temu, to była biała plama. I pomyślałam, że skoro biała plama, to jest co robić. A to lubię, bo to lesbijska koszula lat 80. 90. Lesbijska klasyka. Najklasyczniejsza. Tutaj dużo labryzów. Tylko dla większości było to mało interesujące. Nie układało się w nic. A nam się ułożyło. Nam się ułożyło w szufladki. A te szufladki to są tak zwane artefakty, które reprezentują motywy w kulturze. Czyli na przykład, no najsłynniejsza to jest lesbos. No i ta lesbos jest trochę ciągle takim marzeniem. Taką szczęśliwą przestrzenią, która może być traktowana dosłownie. A może być metaforyczną przestrzenią, w której lesbijki z gwiazdką będą mogły sobie żyć, jak będą chciały. Będą tam bezpieczne. Jesteśmy w strojach nawiązujących do strojów z epoki. Jestem jako Maria Konopnicka, polska poetka narodowa, autorka wielu patriotycznych wierszy. Przez lata oczywiście uważana za hetero kobietę, która przez ostatnie 20 lat swojego życia żyła w szczęśliwym związku z Marią Dulembianką. Dulembianka, niezwykła postać, artystka, malarka, feministka, walczyła o prawa kobiet, aktywistka, buntowniczka z wyboru. Maria Konopnicka zmarła w 1910, Dulembianka w 1919, doczekawszy praw do głosowania, które zostały wywalczone przez pierwsze polskie feministki w 1918 roku. Lesby z labrysami są rozwinięciem artefaktu labrysa, który był starym znakiem bogumicznym, kreteńskim, który oznaczał po prostu właśnie kobiecą moc. Jeżdżąc ze swoimi dziećmi, w pewnym momencie przyszło mi do głowy, a co z tymi dziećmi, które no nie mogą jeździć z góry. Wybieramy te szlaki, ale co najważniejsze, te szlaki też inwentaryzujemy. Czy na przykład wózkiem spacerowym, albo takim wózkiem typu jogger z troszeczkę większymi kołami mogą się na tą trasę wybrać i to jest najważniejsze. Jeśli już wiedzą, że przejadą, no to jak stroma jest ta trasa, gdzie dojechać, jak długa, czy jest jakieś miejsce, gdzie można się schronić. Osoby z niepełnosprawnościami tych informacji w ogóle nie miały. Ta opieka nad osobą z niepełnosprawnościami bywa, że to jest taka no, dosyć ciężka praca 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Więc jeśli rodzina ma coś robić, czerpać z tego korzyść, to musi to robić razem. A jest cała rzesza ludzi, czyli wolontariuszy, którzy chcą pomóc i pomagają, jeżdżą regularnie, jeżdżą kilka razy w roku. Pierwszych uczestników mamy, my się śmiejemy, że złapanki, bo tak trochę było. Zaczepialiśmy ludzi na ulicach i proponowaliśmy, słuchajcie, mamy projekt, chodźcie z nami w górę. Nie wierzyli, że można. Turystyka wytchnieniowa to jest taki termin, który powstał przy okazji powstawania sieci. Szukaliśmy dla niej nazwy, żeby określić usługi, którymi się zajmujemy.
Zaczął to być termin już obowiązujący w rządowych programach wszedł już do takiego stałego kanonu. Sieciec międzysektorowa zrzesza organizacje pozarządowe, instytucje, ale również podmioty prywatne i zależy nam na tym właśnie, żeby było nas jak najwięcej. Niektórzy mówią, że w górach jest wszystko to, co kocham. Od dłuższego czasu my też możemy tak powiedzieć. Te osoby, które kocham, dzięki tym wyjściom też mogą w tych górach być. Bo sami z takim już w tym momencie facetem jak Dawid, nie bylibyśmy w stanie po prostu w te góry przyjść. Życie naprawdę między trudnymi momentami potrafi być piękne. Po prostu nie mówić, że ja chcę, tylko wziąć się i zrobić i powiedzieć, ja to zrobiłem. I to jest coś pięknego. Ja nie tylko chcę, ja to zrobiłem. Róbmy. Bądźmy szczęśliwymi ludźmi.